Państwu. Ja w imieniu nas obu chciałam tutaj uzupełnić sympatyczną prowadzącą. To, że ta dzisiejsza uroczystość może mieć miejsce, to jest zaangażowanie i wkład ludzi o dobrych i dużych sercach. Proszę Państwa, to jest 16. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Koninie. Jesteśmy już z wieloletnim doświadczeniem i z roku na rok wiemy, że takie spotkanie integracyjne to już jest wpisane na stałe w mapę tego typu spotkań w Koninie, chociaż ono jest jedyne i wyjątkowe w swojej formule. Będzie się tutaj działo, będzie bardzo interesujące dla wszystkich. Bardzo się cieszę, że już po raz 16 Konin jest gospodarzem tych zmagań związanych z dniem, Międzynarodowym Dniem Osoby Niepełnosprawnej. To bardzo miłe wydarzenie, które już po raz kolejny jest organizowane i dlatego też chciałem złożyć tutaj ukłon koordynatorowi tego projektu już od długiego czasu, pani Annie Kwaśniewskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem. Cieszę się przede wszystkim ze względu na występujących, bo to jest ich święto. To oni tutaj są najważniejsi. Nasza obecność jest tylko docenieniem tego, co robią oni. Oczywiście wielkie podziękowania należą się w tym momencie tym wszystkim, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi. I tutaj za Państwa obecnością chciałbym to właśnie uczynić. To jest naprawdę bardzo trudna, bardzo ciężka i to nie jest taka praca od do. Ci ludzie przeżywają to wszystko, żyją z tymi osobami niepełnosprawnymi bardzo często, dlatego im składam przede wszystkim głęboki ukłon. Inicjatorem tego wydarzenia w Koninie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wiele lat temu. Pierwszy żeśmy zorganizowali jako my, potem zapraszając również do współpracy organizacje pozarządowe, co daje to każdego roku taką nutę czegoś nowego, fajnego. Na pewno to jest fajne, wesołe i zasługujące na wielki szacunek do tych, co to nam przygotowali. Bardzo wyjątkowe wydarzenie, bo dzisiaj jest Dzień Osób Niepełnosprawnych. Też również będę występował. Jestem też osobą niepełnosprawną i też jesteśmy przygotowani na ten występ właśnie. Jest to naprawdę piękny dzień, bo ja też obchodzę i inne moje koledzy, koleżanki właśnie z warsztatu też obchodzą ten dzień. A co przygotowałeś na dzisiejszy występ? Występ to jest Piraci z Karaibów, ten taniec właśnie. My żeśmy już go ćwiczyli aż miesiąc czasu, więc to trochę w to pracy włożyliśmy. Ty jesteś hersztem bandy, najważniejszy. Kto jest tutaj największym piratem? To tylu najważniejszych piratów jest. No to super. Pięknie przedstawiliście. Naprawdę. Proszę bardzo. Thank you.
pan, że Konin powinien wspierać takie inicjatywy? Absolutnie. Mamy mnóstwo organizacji, stowarzyszeń, domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy. Bardzo się cieszę. To, że one powstały, pokazuje, że taka jest potrzeba. Tam, gdzie możemy, jako miasto włączamy się w pomoc i bardzo się z tego cieszę. Tutaj no, niesamowite pole do popisu ma Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i rzeczywiście pani dyrektor bardzo wspiera to wszystko, co dzieje się wokół osób niepełnosprawnych. To, co tutaj jest zaprezentowane, wymaga naprawdę od tych osób i najmniejszych, i największych bardzo dużo czasu, pracy, przygotowania, emocji. A dzisiaj mogą się z nami właśnie tym podzielić i wspólnie się cieszyć. Fundacja Mielnica przygotowała na dzisiejsze wydarzenie. Jak widać, są bardzo różnorodne prace. Wykorzystujemy nawet śmieci, odpady, resztki drewniane. Kleimy z tego choinki i powstają bardzo fajne, artystyczne dzieła. Proszę powiedzieć, kto jest autorem tych prac? No, najczęściej to instruktor. My wymyślamy, potem pokazujemy im i oni to wykonują. Organizowaliśmy w 2007 roku, a teraz organizujemy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Organizujemy właśnie to spotkanie, które jest dzisiaj. Coraz więcej osób jest niepełnosprawnych i myślę, że te osoby, które teraz widzimy, bo przecież kilka lat wstecz, jeżeli pomyślimy, to nie było tych osób. Było kilka osób, nigdy nie było tych osób niepełnosprawnych, a teraz widzimy, wychodzą, działają, chodzą do szkoły, w warsztatach uczestniczą, są klasy integracyjne, przedszkola, szkoły, no, domy środowiskowe. Dlatego mamy tych osób coraz więcej. Pracujemy na rzecz nich, integrujemy ich i oni też uczestniczą jako nie to, że są na marginesie, tylko pokazują, że coś umieją i dzisiaj możemy zobaczyć, jak ładnie działają. Żółwilki, drodzy Państwo, wszystko jest. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie.
siebie, szeptały coś w sekrecie tobie i mnie. I gdyśmy stali pośród drzew, w cieniu niewinnych naszych chce, śpiewały kwiaty wiśni swoją pieśń wiosenny dzień. Potem znalazł już niebie.